A tak się wykręca rekord nakrętkami. Z prawie tony zebranych w kolorach białym, czerwonym, żółtym, niemieckim i czarnym ułożono największy herb powiatu – mieleckiego. Powinny być ułożone jedna obok drugiej lub złączone, ale nie powinno być w wolnej przestrzeni. Całe 10 na 12 metrów obrazu z plastiku, a dochód z ich sprzedaży pomoże w rehabilitacji dwóch niepełnosprawnych dziewczynek.